Dzień dobry Państwu. Proszę jeszcze siły biblioteczne o potwierdzenie, że w tej chwili mogę zaczynać, że jestem słyszalny i widzialny. Dobrze, dziękuję bardzo. Ponieważ pierwszy raz robię wykład przy pomocy tego programu, będę tak chwileczkę Państwu opowiadał, co ja widzę i jeżeli będziecie Państwo inaczej coś widzieli, to proszę o potwierdzenie i na czacie napisanie, że powinienem zacząć od początku jeszcze. Wydaje mi się, że w tej chwili powinniście Państwo widzieć pierwszy slajd mojej prezentacji z afiszem zapowiadającym właśnie wykład. Witam Państwa serdecznie i zacznę od takiego dość prostego rozróżnienia. Mam wrażenie, że gdyby zapytać przeciętnego studenta, a na pewno przeciętnego maturzystę, z czym mu się kojarzy nazwisko Mackiewicz, to miałby pewnie problemy z wyróżnieniem, o którego Mackiewicza może chodzić. Otóż bardzo często w takiej powszechnej świadomości myli nam się dwóch Mackiewiczów, dwóch braci, Józef i Stanisław. Józef był urodzony, był młodszym bratem, Stanisław był starszym. Zacznę od Stanisława, ponieważ on nie jest tematem mojego wykładu, więc powiem tylko tyle, że mniej więcej do lat 50. ich drogi przebiegały tak jakby równolegle. Znali się, oczywiście jako bracia, lubili się. Natomiast potem nastąpił taki radykalny podział i zmiana ich stosunku do siebie, ponieważ Stanisław, który wcześniej był przez pewien czas nawet premierem rządu emigracyjnego, decydował się wrócić do PRL-u i tu zaczęło się jego inne życie zupełnie i Józef odtąd nie utrzymywał właściwie żadnych kontaktów z bratem, wybrał dalej pobyt na emigracji. Zacznę też od drzewa genealogicznego, które Państwo macie tutaj właśnie przed sobą. Na górze tego drzewa mamy rodziców obydwu Mackiewiczów. Mamy Bolesława Mackiewicza i Wilhelminę Antoniewicz, którzy to byli dziadkowie właściwie Mackiewiczów, ponieważ ich synem był Antoni Mackiewicz, ojciec właśnie Józefa, Stanisława i Seweryny. Tutaj w centrum tego slajdu mamy właśnie trójkę rodzeństwa: Józefa, Stanisława i Sewerynę. Rodzina była zróżnicowana bardzo narodowościowo, ponieważ dwie siostry Antoniego, to znaczy można powiedzieć, że ciotki Józefa Mackiewicza, wyszły za mąż za Litwinów. Stefania wyszła za Wincentasa Matulaitisa, natomiast Wilhelmina wyszła za Stasysa Matulaitisa. Mimo tego, że obydwaj wujowie, można powiedzieć, Józefa mieli to samo nazwisko, to pochodzili z zupełnie różnych rodzin litewskich. Nic ich nie łączyło poza nazwiskiem. Bardziej znana była ta rodzina Wincentasa Matulaitisa, ponieważ z tej rodziny wywodziło się właściwie dwóch ważnych polityków litewskich, mianowicie Stasys Lozoraitis, który był ważnym politykiem w państwie litewskim przed wojną, w okresie międzywojennym. Był przez pewien czas, w latach 30., ministrem spraw zagranicznych, natomiast potem został na emigracji i reprezentował tam, można powiedzieć, państwo litewskie albo niepodległość litewską. I ten Stasys Lozoraitis, którego macie Państwo tutaj w ostatnim rzędzie na dole, miał też syna, który po nim przejął to dziedzictwo takie patriotyczne, litewskie i również był politykiem, był ambasadorem już po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w latach 90. To była gałąź litewska, można powiedzieć, rodziny Józefa Mackiewicza, rodziny ze strony jego ciotki Stefanii Mackiewicz. Druga ciotka, Wilhelmina Mackiewicz, wyszła za mąż za innego Matulaitisa, za Stasysa. I z tej rodziny znowu wywodził się, można powiedzieć, opozycyjny charakter zupełnie, mianowicie za córkę Wilhelminy i Stasysa, za Kotrynę. Z Kotryną ożenił się Roman Pilar, którego nazwisko i imię jest różnie zapisywane. Był to znowu polityk bolszewicki, który był przez pewien czas, zresztą spokrewniony był z samym Dzierżyńskim i przez pewien czas był zastępcą Dzierżyńskiego.
Więc rodzina była skomplikowana, można by powiedzieć. Tutaj jeszcze widzicie Państwo na przykład siostrę Janinę Matulaitis, która była zakonnicą właśnie, żyła po wojnie w Polsce. Aby mieć jakby wyobrażenie o pełnym konglomeracie rodzinnym Mackiewiczów, to można by jeszcze dopowiedzieć, że z tą rodziną spokrewniony był również arcybiskup wileński Jerzy Matulewicz, który jest błogosławionym właśnie Kościoła katolickiego. Może tyle na temat rodu, z którego się wywodził Józef Mackiewicz. Można by jeszcze dołożyć tylko, że matka Józefa Mackiewicza, Maria, wywodziła się z rodziny Pietraszkiewiczów, z którą jej dziadkiem ciotecznym był Onufry Pietraszkiewicz, jeden z bohaterów dziadów Adama Mickiewicza, utrwalony właśnie w tym dramacie romantycznym. Rodzina więc miała bogate koneksje, można powiedzieć, kulturalne, polityczne i Mackiewicz, Józef Mackiewicz właściwie przez całe swoje życie żył z taką świadomością, że pochodzi z rodziny takiej bardzo skomplikowanej, bardzo złożonej pod względem narodowościowym. Zbliżamy się już coraz bardziej do naszego bohatera, naszego wykładu. Powiem tylko krótko, że Józef właśnie oprócz Stanisława, brata, miał również siostrę Sewerynę. Seweryna wyszła za profesora Orłosia, który jest, Seweryna i ten właśnie Orłoś są rodzicami Kazimierza Orłosia, polskiego pisarza i dziadkami, babcią i dziadkami byli dla Macieja Orłosia, dziennikarza. Jesteśmy coraz bliżej, jak mi się wydaje, naszej współczesności, natomiast zanim do niej dojdziemy, to jeszcze kilka słów na temat dzieciństwa Józefa Mackiewicza, pisarza i publicysty. Józef Mackiewicz urodził się w 1902 roku w Petersburgu. Jego ojciec był dość bogatym człowiekiem, właśnie Antoni Mackiewicz, ponieważ był właścicielem firmy, która zajmowała się handlem winami, sprowadzaniem właśnie tych win i rozprowadzaniem ich po Rosji. Dzieciństwo Józefa było szczęśliwe, początkowo właśnie w Petersburgu, a potem w Wilnie, do którego trafili rodzice Mackiewicza z dziećmi, gdy te dzieci właśnie miały tak po kilkoro lat mniej więcej, na początku XX wieku. Zamieszkali w takim domku, który dzisiaj również można oglądać w Wilnie, w dzielnicy, która znajduje się blisko cmentarza na Rossie. Dom ten obecnie nie wygląda specjalnie atrakcyjnie, natomiast wtedy był bardzo dobrze utrzymany i można powiedzieć, że dzieciństwo rodzeństwa Mackiewiczów było sielskie, anielskie. Jakby znakiem tego sielskiego dzieciństwa był szczęśliwy wyjazd trójki rodzeństwa z matką na takie krótkie wczasy właściwie. To było motywowane celami zdrowotnymi również do Nicei. Mackiewiczowie pojechali tam wtedy, gdy Józef miał tak około 10 lat, 10 albo 11 lat. I ten pobyt w Nicei jako dziecko, można powiedzieć, że odcisnął się dość znacznym piętnem na całej wyobraźni literackiej również Józefa Mackiewicza, ponieważ zyskał wtedy jakby świadomość bycia nie tylko wywodzenia się właśnie z znacznego rodu polskiego, ale także świadomość taką europejską. I w jego twórczości również są liczne aluzje do tego wyjazdu do Nicei. Wyjazd ten trwał tak mniej więcej pół roku, natomiast no, był bardzo ciekawym doświadczeniem dla młodego przyszłego pisarza. Przed I wojną światową Józef Mackiewicz zdążył rozpocząć edukację w gimnazjum. Było to takie znane gimnazjum prowadzone przez rosyjskiego dyrektora, który nazywał się Winogradow. Gimnazjum było rosyjskojęzyczne, bo innych wtedy w zaborze rosyjskim nie mogło być. Natomiast na pewnym etapie pojawiły się tam lekcje języka polskiego. I lekcje, które były właśnie lekcjami do wyboru, takimi nieobowiązkowymi, ale na które dzieci z polskich rodzin mogły zadeklarować chęć uczestnictwa. Właściwie, gdy potem będziemy patrzyli na całość twórczości Józefa Mackiewicza, to można powiedzieć, że on pozostawał pod wielkim wpływem kultury rosyjskiej.
I na tą kulturę rosyjską właśnie patrzył jako na taką kulturę, która jest bardzo otwarta na inne narody. Czasem jest to sprzeczne z naszym doświadczeniem XIX-wiecznym, romantycznym, zwłaszcza sybirskim takim. Natomiast Józef miał trochę inne wyobrażenie na ten temat. W jego twórczości pojawia się niewątpliwie idealizacja tych czasów rosyjskich, czasów caratu, z tym, że przypominam, że to były takie czasy po rewolucji 1905 roku, więc taki carat bardziej liberalny. W tym gimnazjum szczególną sympatią Józefa Mackiewicza cieszyła się przyroda, lekcje przyrody. Ten efekt tej fascynacji przyrodą można również znaleźć potem jego w dalszej twórczości, gdy on wspomina o tym, że jako dziecko otrzymał taką książkę, która miała się nazywać Życie przyrody. Nie wspomina dyskretnie o tym, że to było życie ruskiej przyrody, jak tutaj czytamy właśnie na tym slajdzie. To była taka znana, popularna książka popularyzująca przyrodę rosyjską właściwie, ale Mackiewicza to właściwie ta książka przekonała do tego, że w przyrodzie nie ma specjalnych różnic między przyrodą rosyjską, polską, niemiecką i tak dalej. I chyba taka otwartość na świat również wynikała z tej jego fascynacji przyrodą, której świadectwa będzie można znaleźć potem w jego dalszej twórczości. Wybuchła I wojna światowa. Mackiewicz jako gimnazjalista trafia początkowo do takich oddziałów właściwie partyzanckich, które walczyły na północnych Kresach Wschodnich. To był taki słynny oddział oficera, który się nazywał Dąbrowski. Różnie to nazwisko było zapisywane przez OM albo przez O. Krótko mówiąc, był to człowiek, którego bardziej znamy w historii Polski jako Łupaszka. Walczył on właśnie z wojskami komunistycznymi, bo to już była końcówka I wojny światowej. Po wybuchu rewolucji walczył też z oddziałami niemieckimi, które się właśnie wtedy wycofywały z tamtych terenów. I ten epizod wojenny Mackiewicza trwał tak mniej więcej 1,5 roku. Epizod skończył się jakimś udziałem w wojnie 1920 roku. Mackiewicz różne historie opowiadał na temat swojego udziału właśnie w wojnie 20 roku. Z moich badań to wynika, że prawdopodobnie dostał się wtedy do niewoli litewskiej, co ciekawe, gdzieś tak w lipcu 1920 roku i pod Warszawą w sierpniu go nie było. Natomiast w takich utworach, które pisał, które były stylizowane na dokument, można powiedzieć, które przypominały reportaże, można takie wzmianki znaleźć, że Mackiewicz był pod Warszawą wtedy albo był w samej Warszawie w 1920 roku. Raczej jest to mitologizacja własnej przeszłości, ponieważ w jednym z późniejszych utworów, napisanym właśnie pod koniec dwudziestolecia, jest takie opowiadanie, reportaż Mackiewicza, którego bohaterem właściwie jest jego kuzyn. On tam też występował na tym drzewie genealogicznym, ale do tego już nie będę wracał, który wybrał opcję rosyjską i w zasadzie Józef Mackiewicz jako 18-letni młodzian, można powiedzieć, dostał się do niewoli do swojego kuzyna i temu pokrewieństwu zawdzięczał to, że dość szybko z tej niewoli został wypuszczony dzięki interwencji również dalszej rodziny swojej. Natomiast raczej to nie było nie tak szybko, aby mógł wrócić pod Warszawę w sierpniu 1920 roku. Wojna się skończyła. Mackiewicz tak czy siak wrócił z tej niewoli litewskiej. I potem jest taki dość krótki jego epizod studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował przyrodę swoją ukochaną, swoją ulubioną. Nie był to długi epizod, w zasadzie tak roczny mniej więcej, albo niecały rok trwały te jego studia. Przerwał je właściwie chyba z powodu problemów finansowych, ponieważ nie stać go było na utrzymanie w Warszawie. Natomiast nawiązał wtedy kontakty z kilkoma przyrodnikami, profesorami właśnie, którzy powierzali mu różne funkcje, takie pozastudenckie, poza jakby własną nauką. Między innymi urządzał coś w rodzaju takiego gabinetu przyrodniczego na Uniwersytecie Warszawskim. Wyjechał też na pewien czas do Puszczy Białowieskiej prowadzić tam badania nad ptakami, które były z całej przyrody chyba największą miłością Józefa Mackiewicza. Potem też znowu jest pewna taka zagadka. Być może przez pewien czas studiował na Uniwersytecie Wileńskim, ale może też nie studiował, ponieważ jak się dokładnie zbada jego biografię, to chyba brakuje czasu na te wszystkie warianty swojego życiorysu, które
w różnych utworach Mackiewicza można dostrzec, jeżeli potraktujemy je jako właśnie takie utwory dokumentalne, dokumentujące właśnie dosłownie jego przeszłość. Około roku 1922-23 Józef Mackiewicz staje się współpracownikiem jednego z najważniejszych, najciekawszych czasopism dwudziestolecia międzywojennego, współpracownikiem Słowa, wydawanego w Wilnie. Redaktorem naczelnym tego Słowa był brat Józefa Mackiewicza, właśnie wspomniany wcześniej Stanisław. Być może z tego wynikała ta też praca w tym czasopiśmie właśnie Józefa ze względu na kontakty z bratem. Pismo było bardzo takie ciekawe, można powiedzieć, interesujące, otwarte na różne opcje, chociaż związane było z taką opcją magnacką albo właściwie ze środowiskiem kresowym tak zwanych żubrów. O tym będzie może za chwilkę coś więcej na temat tego środowiska, natomiast tutaj może zajmę się jakby samą warstwą redakcyjną Słowa i tym, co można było właśnie w tym Słowie znaleźć. Więc Józef Mackiewicz, kierowany przez swojego brata Stanisława, szefa Słowa, mógł tam zapoznać się między innymi z dodatkiem do tego Słowa, który to dodatek nazywa się nie mniej, nie więcej, tylko Żagary. Pismo, w którym, o ile pamiętam, debiutował Czesław Miłosz i które było jednocześnie nazwą grupy poetyckiej, w której między innymi był właśnie Czesław Miłosz, Teodor Bujnicki i kilku innych ciekawych poetów. Także zwykle się mówi o tym czasopiśmie, natomiast nie zawsze mamy świadomość tego, że to był dodatek do Słowa. Przez pewien czas tak to pismo przynajmniej było usytuowane na mapie czasopism kulturalnych dwudziestolecia międzywojennego. Na kolejnym slajdzie mamy część redakcji Słowa. Józef Mackiewicz jest tutaj już właśnie w centrum tego zdjęcia, ten z wąsikami szczupły jegomość. Nie ma tutaj właśnie jego brata, są tacy mniej znani współpracownicy Słowa. We wspomnieniach Mackiewicza można dość dużo przeczytać na temat tego, jaka była atmosfera w tym czasopiśmie. Atmosfera była taka, bym powiedział, żywa, radosna, na jaką stać było młodych ludzi wtedy. Nie tylko zajmowali się twórczością dziennikarską, ale pędzili bogate życie towarzyskie. Dużo tam było spotkań, imprez, które się kończyły nad ranem. Wtedy też Słowo oraz Mackiewiczowie obydwaj przeszli do legendy kultury Wilna dwudziestolecia międzywojennego. Macie Państwo przed sobą tutaj taki fragment ballady Tadeusza Łopalewskiego, pisarza, poety, który żył dosyć długo jeszcze po okresie międzywojennym w Polsce tutaj tworzył. Ballada się nazywa To lubię, ballada regionalno-kryminalna. Jest oczywistym nawiązaniem do jednej z ważnych ballad Adama Mickiewicza. Ten fragment, który z tej ballady właśnie sobie skopiowałem, brzmi tak. Spojrzyj, Marylo, na progu królewskiej, tam gdzie się zbiega z zamkową, królewski organ ziemiańsko-papieski, lino ty pyszni się słowo. W środku redakcja, a w niej nocną dobą Syrewicz, Harkiewicz, nie zliczę, lektor nad tobą, Pruszyński pod tobą i ujrzysz dwa Mackiewicze. Czy bies tam siedzi, czy dusza zaklęta, że o północnej godzinie nikt jak najstarszy wilnianin pamięta, miejsc tych bez trwogi nie minie. Więc legenda Słowa się tworzyła i legenda Mackiewicza również się tworzyła, między innymi za sprawą ballady regionalno-kryminalnej Tadeusza Łopalewskiego. W latach 20., na początku właściwie tych lat 20. Mackiewicz też, można powiedzieć, rozwinął się rodzinnie. Najpierw ożenił się właśnie, to małżeństwo właśnie jego pierwsze nie potrwało zbyt długo, po kilku latach rozpadło się, natomiast efektem tego małżeństwa była jego córka Halina Mackiewicz, z którą przez całe swoje życie pisarz utrzymywał kontakt. Jest taka dość bogata korespondencja z córką, która po wojnie właśnie mieszkała w Warszawie, w Polsce tutaj i utrzymywała kontakt z ojcem również. Potem był jakiś taki drobny epizod jeszcze z inną panią, natomiast ostatecznie okazało się, że kobietą życia
Józefa Mackiewicza stała się współpracowniczka Słowa również, Barbara Toporska. To jest zdjęcie z jej młodych lat mniej więcej, z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ten związek zaczął się gdzieś tak w połowie lat 30. mniej więcej i trwał do końca życia i można powiedzieć, że był związkiem takim bardzo szczęśliwym. Są różne opowieści na temat tego też, no, jak Państwo tutaj słyszycie, jest parę rzeczy niezweryfikowanych w życiorysie Józefa Mackiewicza, na które po prostu brak jakichś takich konkretnych dokumentów. Pojawiają się opowieści o tym, że przed wojną Józef Mackiewicz przeszedł na prawosławie po to, aby zaprotestować przeciwko polityce rządu polskiego wobec mniejszości narodowych, zwłaszcza wobec prawosławnych. No i miał zawrzeć też właśnie z Barbarą Toporską ślub w obrządku prawosławnym. Nie udało mi się znaleźć żadnych dokumentów na to, żadnych dowodów na to. Dlatego informuję tylko Państwa, że taka opowieść jest. Jeszcze do kwestii, że tak powiem, światopoglądu religijnego Mackiewicza, to wrócę w ostatniej części mojego wykładu. Teraz jeszcze wracamy na chwileczkę do słowa i do atmosfery kulturalno-politycznej, że tak powiem, w której wtedy Józef Mackiewicz, właściwie obydwaj Mackiewiczowie obracali się. Mówi się o tym i słusznie się mówi, że słowo w okresie międzywojennym było organem takiej grupy, którą nazywamy najczęściej krajowcami albo żubrami. Była to grupa działaczy kulturalnych, można powiedzieć polityków, którzy opierali się przede wszystkim na bogatych ziemianach, bogatych rodach ziemiańskich, które żyły na Wileńszczyźnie i na całych tych kresach północno-wschodnich. Słowo było takim umiarkowanym organem tych krajowców, było bardziej szeroką opcję reprezentowało niż tylko bycie właśnie organem grupy krajowców, grupy żubrów. I też ewoluowało pod tym względem. Na początku wyraźnie z nimi sympatyzowało, natomiast potem, gdy zdawali sobie redaktorzy sprawę z tego, że powrotu do przeszłości nie będzie, że niemożliwa jest rekonstrukcja Wielkiego Księstwa Litewskiego, dali sobie spokój raczej z tym. Natomiast macie tutaj Państwo przed sobą po prawej stronie stronę przeglądu wileńskiego, takiego pisma, które może warto zapamiętać z tego względu, że pod tytule miało cztery słowa, pismo poświęcone sprawom krajowym. I to tę krajowość właśnie można tak rozumieć, że zmierzali oni do tego, żeby wyodrębnić z Rzeczpospolitej Międzywojennej te kresy północno-wschodnie w formie na przykład jakiegoś osobnego województwa. Tutaj akurat ten artykuł, który znajduje się w tej chwili przed Państwem, zmierza do wyodrębnienia z mapy Polski przedwojennej osobnego organu, jakby takiego osobnego regionu, który właśnie miałoby to stanowić Wileńszczyzna, województwo wileńskie z województwami sąsiednimi albo z częściami województw sąsiednich. Ja tutaj to jakby, jeżeli wpatrujemy się w tą mapę, to widzimy, że właśnie Wileńszczyzna to jest ten worek taki północno-wschodni mniej więcej. Tutaj niżej troszeczkę było jeszcze województwo nowobródzkie, a jeszcze niżej było województwo podlaskie dzisiejsze, czyli dawne białostockie. W wielu artykułach ze słowa pojawiały się reportaże z tamtych terenów, które pokazywały pewien taki marazm gospodarczy, w którym znajdowały się wtedy te tereny z tego względu, że były oderwane jakby od swojego takiego naturalnego zaplecza gospodarczego. Jeżeli wpatrzycie się Państwo w tę mapkę, to właśnie Wilno widzimy tutaj w tym worku i ono jest bardzo bliskie Litwie. Natomiast ta granica litewsko-polska w okresie międzywojennym była granicą całkowicie nieprzyjazną, nieprzekraczalną dla życia gospodarczego również. Można powiedzieć, że tutaj była bariera. Następna bariera była tutaj od wschodu właśnie, ponieważ tutaj był Związek Sowiecki, więc tutaj też nie było żadnej współpracy gospodarczej. Pojawiały się różne takie dziwne pomysły, żeby właśnie, które nie miały uzasadnienia gospodarczego, żadnego ekonomicznego, sensownego, żeby na przykład jakoś tutaj linię kolejową prowadzić przez Litwę, żeby eksportować towary właśnie z Wileńszczyzny przez linię kolejową albo przez rzeki, które się tutaj znajdowały. Mackiewicz z jednej strony był entuzjastą tych pomysłów, natomiast z drugiej strony widział jakby ich bezsens
bezsens gospodarczy, ponieważ no, bliżej było do Bałtyku, tutaj przez Litwę bezpośrednio. Ta grupa krajowców wywodziła się w swoim założeniu, jakby takim pierwotnym, w zasadzie jeszcze z Dumy Rosyjskiej po 1905 roku, gdy koła polskie, koła tych ziemian właśnie ze wschodu powstawały w Dumie Rosyjskiej. Oni też zmierzali do tego, żeby zaktywizować te tereny jakoś bardziej pod względem gospodarczym, żeby prowadzić taki późny pozytywizm jakby na tamtych terenach. Natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym coraz więcej ludzi zdawało sobie sprawę z tego, że niemożliwy jest właśnie powrót do przeszłości, że te ziemie skazane są na w zasadzie taką stagnację. Chyba tak można było nazwać to. I wiele informacji na ten temat można znaleźć właśnie w ówczesnej publicystyce, w artykułach Mackiewicza i w tym, co wtedy pisał w takich tekstach bardziej literackich. Tutaj macie Państwo przed sobą slajd przedstawiający pierwszy zbiór opowiadań Józefa Mackiewicza. Ja coś więcej na temat opowiadań Józefa Mackiewicza powiem w drugiej części mojego wykładu, gdy będę mówił o jego publikacjach emigracyjnych, ponieważ wtedy wydał taki zbiorek, który zawiera więcej artykułów, dlatego może w tym momencie nie będę się na tym skupiał. Natomiast ważnym wydarzeniem w życiu literackim Polski międzywojennej była publikacja zbioru opowiadań, zbioru reportaży Józefa Mackiewicza Bunt Roistów. Książeczka ta ukazała się w roku 1938 i można powiedzieć, że wywołała rozmaite kontrowersje i spory, głównie z tego względu, że Mackiewicz przedstawiał trochę inną wizję Kresów również i inną wizję Polski, niż to się pojawiało na przykład w twórczości reporterskiej Melchiora Wańkowicza, która to twórczość generalnie była aprobatywna, nawet entuzjastyczna wobec rządów polskich we wszystkich częściach Rzeczpospolitej przedwojennej. Natomiast Mackiewicz pokazał, można powiedzieć, taką totalną katastrofę tamtych terenów. Pojawiały się tam reportaże o różnych aferach związanych na przykład z jakimiś sprawami finansowymi albo z taką przemocową, siłową polonizacją Białorusinów. Litwini w zasadzie się wtedy nie liczyli specjalnie, ponieważ było ich kilka procent na tamtych terenach, natomiast z Białorusinami były tam różne problemy z tego powodu, że sprowadzano urzędników właśnie z głębi polskich, którzy zupełnie nie rozumieli mentalności ludzi tamtejszych, tych, którzy mieszkali na tamtych terenach od pokoleń. Takim bardzo ciekawym reportażem jest taka kilkustronicowa opowieść, która nazywa się Przez błotną pustynię wiedzie droga do raju. Przez błotną pustynię wiedzie droga do raju. Opowieść o takim mitycznym raju, który ma się znajdować gdzieś na błotach poleskich. Zaczyna się od tego cała historia, że gdzieś odkryto tam właśnie taki mityczny raj, gdzie są ludzie szczęśliwi, którzy nie płacą podatków. No i reporter wybiera się właśnie do tego raju i tam właśnie jakąś płynie łódeczką, jakąś tratwą, coraz bardziej się zagłębia w te polesia, w te roisty. Przypomnę, że te roisty to są właśnie takie tereny bagniste, jakieś nieurodzajne, na których nic nie wyrośnie, symbol tamtych terenów, można powiedzieć, to jest u Mackiewicza. No i w końcu ten reporter w tej opowieści właśnie, o której mówię, dojeżdża do tej mitycznej krainy i okazuje się, że to jest no nie tyle nawet taka wioska zabita dechami, jak to się mówi, tylko z dużej wsi zostało pojedyncze gospodarstwo, gdzie żyją obdarte dzieci pod opieką jakichś tragicznie, rozpaczliwie wyglądających rodziców, którzy nie mieli tyle energii, żeby właśnie uciec z tamtych terenów. Wieś jest odcięta od świata kilometrami bezdroży jakichś właśnie tych roistów, bagien jakichś takich. Można to w pewnej mierze uznać, jak mi się wydaje, za metaforę całej tej krainy, o której Mackiewicz opowiadał w Buncie Roistów. Rzecz jest bardzo ciekawa, jak mi się wydaje, warto ją przeczytać. Bunt Roistów ma też współczesne wydania nowsze. Zbliżamy się do wybuchu II wojny światowej. Macie tutaj Państwo znowu przed sobą dwa artykuły ze Słowa, które wtedy, można powiedzieć, że trwało w takim napięciu, w pewnego rodzaju oczekiwaniu na wojnę. Jeden z tych artykułów jest właśnie taki, czemu dotychczas nie ma wojny. Bynajmniej nie jest to takie oczekiwanie z nadzieją na wojnę, natomiast podobne artykuły pojawiały się właśnie wtedy w całej prasie polskiej. Wszyscy ludzie w zasadzie zdawali sobie sprawę, że za chwilę, za parę dni, za parę tygodni musi się stać coś strasznego. Natomiast no, nie było wiadomo kiedy. I tutaj Słowo jakby reagowało
na to oczekiwanie i dawało też pewien takie świadectwo właśnie temu oczekiwaniu. Drugi artykuł, który macie Państwo przed sobą, tutaj właśnie zaczyna się od takich słów: bez kompanii honorowej i orkiestry, Ribbentrop w pancernym aucie pod ochroną gepistów. O wizycie Ribbentropa w Moskwie i w zasadzie o podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow. Dla mnie było takim pewnym zaskoczeniem, gdy znalazłem materiały właśnie prasowe, które mówią o tym, że prasa polska przed wojną, w ostatnim tygodniu przed wojną właśnie pisała o tej wizycie Ribbentropa w Moskwie, o podpisaniu paktu. Oczywiście ten tajna część tego paktu nie była wtedy znana. Natomiast atmosfera jakby wynikająca z tej wizyty w Moskwie szefa dyplomacji niemieckiej była oczywista dla wszystkich. Zdawali sobie sprawę z tego, że za chwilę wybuchnie wojna pewnie i że nasi sąsiedzi ze wschodu i zachodu podzielą się nami. Wybuchła wojna. Słowo początkowo wychodziło jeszcze w Wilnie, tak mniej więcej przez tydzień albo przez może niecałe 2 tygodnie nawet. Natomiast jak dobrze wiemy, 17 września do Polski wkroczyli Sowieci. Tutaj jest slajd, który pokazuje 2 dni później powitanie Sowietów w Wilnie. Mackiewicz dobrze znał, że tak powiem, dobrze wiedział, czego się można spodziewać po naszych sąsiadach ze wschodu wtedy, ponieważ w publicystyce słowa pojawiały się nawet reportaże właśnie były tam z zagranicy wschodniej i dlatego wybrał najkrótszą drogę ucieczki, znalazł się na Litwie wśród tysięcy polskich uchodźców. Na Litwie znalazł się początkowo w takim obozie stworzonym przez Litwinów dla polskich emigrantów. Atmosfera była tam rozpaczliwie beznadziejna. Było oczekiwanie takie na pomoc Zachodu, ale dość szybko zdano sobie sprawę z tego, oczywiście, że żadnej pomocy nie będzie. I Józef Mackiewicz w akcie rozpaczy próbuje szukać jakiegoś rozwiązania tej swojej sytuacji, sytuacji swojej ukochanej Wileńszczyzny, swojego kraju. I publikuje w czasopiśmie litewskim taki artykuł, który nazywa się My Wilnianie. Pismo nazywało się Lietuvos Žinios, natomiast tutaj nie będę próbował tłumaczyć, czytać po litewsku. Wiem, że po polsku ten artykuł jest przetłumaczony, zresztą nazywa się, tłumaczone jest to właśnie jako My Wilnianie. Można powiedzieć, że to była pewnego rodzaju oferta skierowana do władz litewskich, oferta pełnej współpracy takiej polsko-litewskiej, ponieważ wtedy właśnie Wilno zostało i Wileńszczyzna, część Wileńszczyzny została przekazana Litwie przez Stalina. Nikt nie miał właściwie złudzeń co do tego, że jest to taki dar, który pewnie za chwilę Litwinom może bokiem wyjść. Natomiast no, była to szansa na poprawę stosunków polsko-litewskich ówczesnych. I w tym artykule można powiedzieć, że Mackiewicz godzi się z wejściem Litwinów do Wilna i oferuje im współpracę, taką, która by właśnie zmierzała do zapewnienia jakiejś takiej wspólnej przyszłości Wileńszczyźnie. Właściwie na Mackiewicza całego można popatrzeć pod kątem różnych problemów, które on sobie w życiu wywoływał swoją twórczością. Pierwszy problem na pewno istotny to był bunt rojstów. Ten obraz taki tragiczny Kresów nie podobał się wszystkim wtedy i można powiedzieć, że Mackiewicz wtedy po raz pierwszy trafił na czarną listę. Natomiast drugi raz, chyba znacznie silniejszy, bardziej wyrazisty, trafił za sprawą tego artykułu, ponieważ środowisko polskie, litewskie na Litwie i środowisko polskie właśnie na Wileńszczyźnie wtedy raczej oczekiwało na powrót w glorii władz przedwojennych i na to, że Wileńszczyzna z powrotem wróci do Polski. Powiem też Państwu tak, że to nie było takie całkiem nieuzasadnione, ponieważ z demografii wynikało to w sposób taki jasny i oczywisty. Na Wileńszczyźnie Litwinów wtedy było 6%, natomiast Polaków było ponad 60%. Ileś tam procent właśnie było jeszcze Żydów, Białorusinów. Także przewaga była taka, ktoś to policzył, że Litwinów w Wilnie w latach 30. było tyle procent, ilu Polaków jest obecnie w Chicago. Więc gdybyśmy chcieli przyłączyć Chicago do Polski, to Amerykanie by się pewnie czuli tak, jak czuli się Polacy, gdy Litwini przyłączyli Wilno do Litwy. Więc sprawa była taka ryzykowna co najmniej i niestety
Mackiewicz w zasadzie sparzył się na tej swojej propozycji. Tutaj jeszcze mamy slajd, który pokazuje wejście wojsk litewskich do Wilna. Może pojedziemy dalej. Mackiewicz właśnie wraca do Wilna i udaje mu się od władz litewskich uzyskać zgodę na wydawanie takiego czasopisma, które nazywało się Gazeta Codzienna. Gazeta Codzienna właśnie wychodziła tak mniej więcej od października 1939 roku do maja, czerwca 1940 roku. Także jakieś 8-9 miesięcy pewnie można było składać tego czasu, wychodzenia tego czasopisma. Jest ono dość trudno dostępne, bo na przykład inne czasopisma, w których publikował Mackiewicz, mają najczęściej wersje internetowe, są zdigitalizowane te artykuły jego, natomiast tej Gazety Codziennej nie ma. Natomiast, ale z tego, co ja czytałem, ponieważ są wydane wybory publicystyki Józefa Mackiewicza, Mackiewicz zachowywał wielki obiektywizm, zwłaszcza na początku, wobec tych relacji polsko-litewskich i oczekiwał tego, że Litwini właśnie zaczną Polaków traktować z szacunkiem, zaczną właściwie z szacunkiem traktować większość, do której przychodzą, jako mniejszość. No, Litwini wybrali trochę inną opcję, zaczęli właściwie od tego, że wprowadzili ustawę o obywatelstwie, która sprawiała, że te 60% mieszkańców Wileńszczyzny narodowości polskiej stało się cudzoziemcami we własnym kraju. Większość tych ludzi pewnie nigdy nie wyjeżdżała ze swojego województwa. Nagle zostali pozbawieni obywatelstwa i dowiedzieli się, że właśnie, aby dostać jakąkolwiek pracę, nawet jakiegoś tam dorożkarza albo dowolną inną pracę, właściwie fizyczną, w ciągu paru miesięcy muszą się nauczyć języka litewskiego, który to język, jak wiemy, jest dość trudny dla Polaka. Natomiast Litwini dość bezwzględnie egzekwowali swoje pomysły, swoje prawo, jakie właśnie wtedy wprowadzili, co powodowało oczywiście takie zaostrzenie konfliktu i radykalną niechęć wobec Litwinów, wobec Polaków. Pojawiały się napaści na Polaków, zakłócano msze. Było tak nawet, że nuncjusz apostolski właśnie z Kowna, ponieważ formalnie Kowno było jeszcze stolicą właśnie wtedy Litwy przez pewien czas, przyjechał do arcybiskupa Jałbrzykowskiego, polskiego arcybiskupa właśnie z Wilna, z pretensjami o to właśnie, dlaczego Polacy źle traktują Litwinów. Arcybiskup właśnie zaprosił do kościoła tego nuncjusza apostolskiego i nuncjusz właśnie został pobity przez jakąś bojówkę litewską w tym kościele. Wszystko to sprawiało, że właściwie robił się taki mętlik, węzeł gordyjski, którego właściwie nikt nie mógł rozplątać. W jakichś zamieszkach, chyba z powodów kryminalnych, zginął litewski policjant. Oczywiście władze litewskie i cenzura litewska zażądała od Mackiewicza, żeby w tej Gazecie Codziennej wygłosił, napisał takie właśnie potępienie tego zabójstwa litewskiego policjanta. Mackiewicz powiedział, że oczywiście zrobi to, napisze to potępienie zabójstwa, natomiast jednocześnie chcemy mieć prawo do pisania o tych prześladowaniach, jakim podlegają Polacy wtedy. I to był właściwie powód, dla którego Mackiewicza z tego czasopisma wyrzucono. Kto inny objął redakcję właśnie tego jego czasopisma, początkowo dla niego właśnie przeznaczonego i wyproszonego przez Litwinów u niego. I tak mniej więcej od kwietnia 1940 roku Mackiewicz w zasadzie został bez pracy. Gazeta Codzienna przeszła na zupełnie inne opcje, ponieważ wtedy zaczęły się naciski władz sowieckich na przyłączenie Litwy do Związku Sowieckiego. Tutaj zobaczymy sobie jeszcze właśnie taki artykuł entuzjastyczny, który informuje o tym, że Litwa Sowiecka stała się republiką socjalistyczną. Sejm Ludowy spełnił żądania ludu pracującego miast i wsi. To już była gazeta litewska bez Mackiewicza, prowadzona przez zupełnie innych ludzi. I właściwie wtedy, gdy Litwa, Wileńszczyzna została właśnie przyłączona do Związku Sowieckiego, Mackiewicz stał się bezrobotnym. Nie mógł jakby wewnętrznie zaakceptować tego nowego porządku. Przez cały następny rok mniej więcej do wejścia Niemców na Wileńszczyznę, na Litwę, czyli gdzieś tak od właśnie chyba tego kwietnia, maja 1940 roku do czerwca 1942 roku, formalnie był bezrobotny. Wykonywał różne prace fizyczne, był między innymi woźnicą, trwalem,
inne prace właśnie fizyczne wykonywał. Mieszkał w swoim domku, który kupili wspólnie z Barbarą Toporską, właściwie za pieniądze Barbary Toporskiej. Jeszcze przed wojną kupili domek w miejscowości Czarny Bór pod Wilnem, kilkanaście kilometrów od Wilna. Tam zamieszkał właściwie. Do Wilna jeździł tylko zobaczyć, co tam się dzieje, do znajomych, natomiast nie utrzymywał żadnych kontaktów z tymi władzami sowieckimi, chociaż był przesłuchiwany. Efektem tego przesłuchiwania był potem taki reportaż, który opublikuje po wejściu Niemców do Wilna na Wileńszczyznę w czerwcu 1945 roku. Ten okres ponadroczny tego takiego dramatycznego życia biednego potem stanie się też materiałem do przedstawienia losów bohatera głównej, chyba najważniejszej powieści Józefa Mackiewicza, właśnie Drogi donikąd. Tam pisze w zasadzie o sobie. Przychodzi czerwiec 1941 roku, mamy kolejne wejście nowej armii do Wilna. Tym razem oglądamy sobie taki nietypowy slajd, ponieważ mamy Niemców nie na czołgach, nie na jakichś samochodach, ale jakiś oddział rowerowy, który właśnie wkracza do Wilna i znajduje się w okolicy jednej z najpiękniejszych cerkwi litewskich. Taki dziwny kontrast jakby. Mackiewicz wejście Niemców powitał z wielkim entuzjazmem, chyba tak trzeba by było powiedzieć, ponieważ po tych wysiedleniach, prześladowaniach, których doznał on i doznało jego środowisko, właśnie środowisko polskie, litewskie również pod władzą sowiecką, spodziewał się, że Niemcy będą bardziej politycznie postępowali z tymi narodami, które były pod ich władzą od czerwca 1941 roku. Spodziewał się, że zostanie skierowana jakaś taka poważna oferta polityczna. Zresztą z tego, co Mackiewicz pisze i w swojej publicystyce, i w powieściach, to wynika, że w zasadzie wojska niemieckie były w pierwszych miesiącach, w pierwszych tygodniach były przyjmowane chlebem i solą i kwiatami przez wszystkie narody i wszystkie mniejszości na wschodzie tutaj. Sowieci taki poziom pokazali. Można powiedzieć, że sprawa była oczywista i wydawało się, że Niemcy przynoszą im wolność. Pojawia się wtedy w Wilnie czasopismo Goniec Codzienny. Była to, krótko mówiąc, gadzinówka niemiecka, inaczej tego nie można nazwać. Popatrzcie Państwo na tytuły, które tutaj właśnie z entuzjazmem relacjonują sukcesy Wehrmachtu na wschodzie. Taka była opcja tego czasopisma na pewno. I w tym czasopiśmie w pierwszych dwóch, trzech miesiącach po wejściu Niemców pismo zaczęło się ukazywać właśnie w lipcu, więc mniej więcej miesiąc po wejściu Niemców, agresji Sowietów, Niemców na Związek Sowiecki. W pierwszych dwóch miesiącach, bodajże w lipcu, sierpniu i wrześniu, trzech miesiącach, ukazuje się tam właśnie kilka artykułów Józefa Mackiewicza, które będą kolejnym powodem do problemów, które on właśnie dozna. Jednym z takich ciekawszych artykułów to była rzecz, która nazywa się Moja dyskusja z NKWD. Rzecz jest o tym, jak to Mackiewicz, nie podpisany zresztą tutaj, bo generalnie wszystkie artykuły właśnie w tym czasopiśmie nie były podpisywane, nie było odważnych, którzy by się przyznali do takiej współpracy z Niemcami wtedy, także każdy artykuł, nawet nie ma tutaj pojedynczych literek, które by jakoś były, oznaczały autorów. I ta moja dyskusja z NKWD Mackiewicza również nie jest podpisana. No jest to taki reportaż o tym, jak bohater tego właśnie reportażu jest przesłuchiwany przez władze sowieckie. Wszystko się zgadza tutaj w stosunku do biografii, do sytuacji rodzinnej, społecznej, majątkowej, zawodowej Mackiewicza. Jest taki ciekawy tutaj fragment właśnie o tym, że ten naczelny Sowiet przesłuchujący Mackiewicza ma problem z tym, że no jak to jest, że pisarz, który ma taką spełnioną kartę, można powiedzieć, literacką, publicystyczną, dziennikarską również, nie chce pisać nagle, tylko zakopał się na prowincji, uprawia własny ogródek, wykonuje jakieś takie prace rolne, drwalskie albo inne. No, Mackiewicz próbuje taką subtelną, delikatną wizję roztoczyć przed tym NKWD-istą właśnie pewnej nadziei na tą współpracę. Mówi o tym, że właśnie że chce się przyjrzeć temu, że zastanawia się nad tym wszystkim,
W każdym razie faktem było to, że Mackiewiczowi udało się pod tą władzą sowiecką jakoś szczęśliwie przetrwać ten rok tej okupacji sowieckiej. I tego rodzaju artykułów ukazało się wtedy tak 4-5 bodajże w tym czasopiśmie, właśnie w tej gadzinówce niemieckiej, w Końcu Codziennym. I one były też powodem oskarżenia Mackiewicza potem o współpracę z Niemcami i wydania wyroku kary śmierci na Mackiewicza. Ja te artykuły czytałem, w zasadzie one są wydane też w publicystyce Mackiewicza współczesnej. Tam nie ma żadnego, właśnie Niemców tam nie ma, tak można by powiedzieć. To są takie reportaże przedstawiające, jak było pod władzą sowiecką. Pokazują właśnie cały koszmar tej okupacji sowieckiej. Z tego względu niewątpliwie one były wygodne dla tych władz niemieckich, dla tego czasopisma. Natomiast Mackiewicz, wydaje mi się, że bardzo szybko zorientował się, że na Niemców nie warto stawiać, że nic dobrego z tego nie może wyniknąć. Zobaczył właściwie całe bestialstwa, całe okrucieństwo władzy niemieckiej, które cechy się bardzo szybko pojawiły po czerwcu 1941 roku. Sprawa wyroku śmierci na Józefa Mackiewicza jest dość szeroko opracowana. Były takie próby udowodnienia tego, że tego wyroku nie było. Moim zdaniem raczej sprawa jest nie do obrony. Wyrok niewątpliwie był. Są ludzie, którzy w zasadzie nawet przyznają się do wydania tego wyroku, są świadkami wydania tego wyroku. Natomiast powodem do tego niewątpliwie było te artykuły w Końcu Codziennym. Takim dalszym powodem na pewno był ten artykuł też chyba w czasopiśmie litewskim, ten właśnie My Wilnianie z października 1939 roku. Także można powiedzieć, że wszystko się złożyło na wydanie tego wyroku śmierci przez Sąd Armii Krajowej wtedy. Natomiast inna sprawa jest taka, że wyrok nie został wykonany, a mógł zostać bardzo łatwo wykonany, ponieważ wyroki takie były wykonane, na przykład na redaktora naczelnego tego Końca Codziennego wyrok wykonano bezwzględnie w kruchcie kościelnej po prostu. Także tutaj Mackiewicz był jeszcze bardziej na widoku, ponieważ mieszkał poza Wilnem, na prowincji zupełnej, kilkanaście kilometrów od Wilna, więc łatwo można go było dopaść. Prawdopodobnie tym, który miał wykonać wyrok na Mackiewiczu, był Sergiusz Piasecki, inny ważny pisarz dwudziestolecia, potem pisarz emigracyjny, który znał Mackiewicza i prawdopodobnie odmówił wykonania właśnie tego wyroku. Chyba doszło też do jakiegoś formalnego anulowania tej kary śmierci, ponieważ wojna trwała jeszcze przez kilka lat i jakoś formalnie musiało to być zrobione. Mijają następne lata, jesteśmy w połowie I wojny światowej. Mackiewicz jest wysłany właśnie wtedy za zgodą Armii Krajowej, więc musiało nastąpić jakieś pogodzenie. Zostaje wysłany właśnie do Katynia po to, żeby być świadkiem ekshumacji ciał polskich oficerów, właśnie zamordowanych tam przez Sowietów w 1940 roku na wiosnę. Można powiedzieć, że było to jedno z potężniejszych przeżyć dla Mackiewicza. Tutaj na tym slajdzie mamy go znowu w środku, w tym białym płaszczu, gdy właśnie trzyma jakiś dokument. Mackiewicz był tam w gronie osób z różnych krajów, takiej nieformalnej komisji. To nie była komisja, tylko może chyba najlepsze słowo to by było niestety widzowie. Niemcy po prostu ściągali tam świadków z różnych krajów, którzy mieli zobaczyć bestialstwo sowieckie. Wysyłano też na przykład robotników z Warszawy, z Krakowa, całe takie ekipy wysyłano właśnie i to w bardzo wygodny sposób. Mackiewicz na przykład samolotem został tam dostarczony właśnie do Katynia. Przez kilka dni mógł obserwować całą sytuację, to co tam się działo. Efektem tego pobytu w Katyniu był reportaż, jeszcze jeden w tym Końcu Codziennym, reportaż, który nazywa się właśnie, nosi tytuł Widziałem na własne oczy, Józef Mackiewicz o swoim pobycie na miejscu zbrodni w Katyniu. Reportaż jest zrobiony, wykonany właśnie w formie takiej rozmowy jakby. Prawdopodobnie Mackiewicz sam napisał tę rozmowę właśnie z sobą. Dość dokładnie mamy tutaj opisaną całą sytuację. Podróż do Katynia przez Warszawę, potem właśnie sam pobyt w Katyniu kilkudniowy. Całą tragedię, którą tam, świadectwo właśnie tragedii, które Mackiewicz mógł oglądać.
Nie ma tam też znowu jakichś takich specjalnych, nie ma żadnych właściwie pozytywnych opinii na temat Niemców. Niemcy są nam po prostu jakby gospodarzami tego terenu i w ten sposób właśnie Mackiewicz o nich pisze, natomiast nie ma jakiejś próby wywyższania ich w żaden sposób, też z tego względu, że jakby zbrodnie niemieckie były znane już wtedy na Wileńszczyźnie i Mackiewicz na pewno nie chciał, nie taka była jego intencja, natomiast chciał po prostu dać świadectwo tego, co widział na własne oczy, co było efektem jego podróży. I to napisał właśnie w tym reportażu. Jest też taka opinia na temat tego, że Armia Krajowa wysłała go właśnie tam jako świadka z tego względu, żeby jakby odpokutował za te wcześniejsze swoje czyny, za te publikacje właśnie wcześniejsze w tym Gońcu Codziennym. Też nie ma specjalnych świadectw, dowodów na to. Nastąpiło jakieś tam załagodzenie tych relacji na linii Mackiewicz-Armia Krajowa, niewątpliwie. Widzę, że musimy troszeczkę przyspieszyć, ponieważ ja tak poproszę o przeciągnięcie mojego wykładu, powiedzmy godzina 15, ale wiem, że chyba na dłużej nie mogę sobie pozwolić. W czasie wojny Mackiewicz był świadkiem jeszcze innego dramatu, tragedii koszmarnej wojennej. Pewnego razu jadąc do przyjaciela rowerem z tego właśnie swojego Czarnego Boru, był świadkiem wymordowania takiego okrutnego, bezwzględnego transportu kolejowego Żydów sprowadzonych, przywiezionych właśnie do miejscowości Ponary Podwileńskiej. Obecnie jest tam miejsce pamięci, które upamiętnia śmierć chyba około 100 tysięcy ofiar Holokaustu, ale nie tylko, ponieważ tam są pochowani również właśnie Polacy i to w wielotysięcznej ilości. I Mackiewicz właściwie był świadkiem tego wydarzenia niechcący. Po prostu przejeżdżał na rowerze przez stację kolejową właśnie w tych Ponarach i nagle okazało się, że strażnicy litewscy właśnie, czy niemieccy zablokowali jego przejazd. Musiał się właśnie gdzieś tam schronić za budynkiem stacyjnym i obserwował koszmarne mordowanie Żydów wywlekanych z wagonów kolejowych. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tym tematem, a warto naprawdę to przeczytać, rzecz nazywa się Ponary Baza. Ponary kreska Baza. Reportaż Mackiewicza właśnie z wymordowania Żydów w Ponarach. Przyznam się, że no, moim zdaniem jest to większe wrażenie na mnie to wywarło niż medaliony naukowskie. Naprawdę Mackiewicz jest reporterem pokazującym w zasadzie tylko fakty. Też tam nie ma żadnego komentarza takiego, ale to, co się tam dzieje na tej stacji kolejowej, moim zdaniem przekracza swoim bestialstwem, jakimś okrucieństwem to, co pokazuje Naukowska i co pokazuje Borowski na przykład w dramacie Holokaustu. Wojna zmierza do końca. Potem w drugiej połowie wojny Mackiewicz pisze takich kilka rzeczy, w których powątpiewa w sens działalności konspiracyjnej wtedy i właściwie przesłaniem tych tekstów, które macie Państwo tutaj na slajdzie w tej chwili wymienione, przesłanie jest właśnie takie, że pomoc, walka przeciwko Niemcom jest pomaganiem Sowietom, że właściwie każda kula wystrzelona w Niemca przybliża powrót Sowietów, a ten powrót Sowietów był największym koszmarem, jaki Mackiewicz zapamiętał. I tu jest znowu jakby powód kolejnego konfliktu jego. Ten Goniec Codzienny właśnie, w którym on publikował, drukował też takie rzeczy właśnie krytyczne wobec tego, co oferowała polska konspiracja. Dość szybko pojawiły się tam informacje o konferencji w Teheranie, o konferencji w Jałcie potem, które informowały o tym, że w zasadzie Polacy zostali sprzedani, że nie mogą niczego pozytywnego oczekiwać po takim wariancie wojennym, gdy Niemcy przegrają i Sowieci właśnie wrócą tutaj. Mackiewicz w 1944 roku, gdy armia sowiecka była coraz bliżej Wileńszczyzny, zdał sobie sprawę z tego, że nie może drugi raz ryzykować jakby swoim życiem i wraz z żoną wyjechał najpierw do Warszawy,
tutaj wydawał takie czasopismo Alarm. Zachowało się kilka egzemplarzy tego czasopisma, wydanych zostało dosłownie kilka numerów, w zasadzie na powielaczu. Te numery tego czasopisma właśnie wyglądają tak, jakby to było drukowane na maszynie. Zasięg tego czasopisma też był taki niewielki. Tytuł Alarm był właśnie taki z tego względu, że Mackiewicz chciał jakby zaalarmować społeczeństwo przed tym, co za kilka tygodni, za kilka miesięcy przyjdzie ze wschodu. Potem to czasopismo, właściwie wszystkie numery były dość zawzięcie niszczone właściwie przez samych posiadaczy tych numerów, gdy Sowieci byli coraz bliżej. Dopiero przed kilkoma laty w jednej z lokalnych bibliotek odkryto jeden z numerów tego czasopisma, w którym właśnie jest takie przesłanie ostrzegające przed tym, co może przyjść wraz z władzą sowiecką. W Warszawie Mackiewicz też widział przygotowania do powstania warszawskiego, widział całą taką atmosferę entuzjazmu wobec tego powstania. Dla niego to było zupełnie niezrozumiałe, ponieważ doświadczenie jego właśnie z Wileńszczyzny było zupełnie inne niż doświadczenie tutaj właśnie Polaków z Armii Krajowej z Generalnej Guberni. No, ci Polacy, mieszkający między innymi tutaj na naszych terenach, nie widzieli tego bestialstwa sowieckiego i spodziewali się jakiegoś rodzaju demokracji, może jakiejś ograniczonej, ale jakiejś demokracji wraz z przyjściem Sowietów. Natomiast Mackiewicz nie miał co do tego żadnych złudzeń. Rozmawiał również wtedy właśnie z przywódcami Armii Krajowej w Warszawie, potem w Krakowie z przywódcami takimi, którzy stawiali jednoznacznie na Niemców. Taka opcja też właśnie była wtedy związana z kurierem, z czasopismem właśnie takim, z czasopismami, które były wydawane dla Polaków przez Niemców tutaj. Jest taki reportaż Mackiewicza właśnie, nazywa ich właśnie ludźmi z głębszego podziemia, to jest jego określenie. Z tego reportażu wniosek jest taki, że też oni nie mają żadnej poważnej propozycji dla Polaków. Właściwie na Niemców też nie można stawiać, dlatego w zasadzie wyjazd Mackiewicza na emigrację był oparty na takim założeniu, że nic dobrego tutaj nas nie może spotkać, że właściwie jedyna opcja, jaką można wybrać, to ucieczka, to wyjazd. I w ciągu paru następnych miesięcy Mackiewicz przemieszcza się na południe Europy. Z Krakowa właśnie wyjeżdża zimą, zima 44-45, do Wiednia najpierw. Ciekawostką jest taką, że właśnie wyjeżdża z oddziałem Tatarów, którzy właśnie byli na służbie niemieckiej. Potem ma taki krótki postój w Wiedniu i w końcu trafia do Włoch, gdzie udaje mu się znaleźć się w armii, przepraszam, tutaj mi się slajd troszeczkę, znajduje się właśnie w armii generała Andersa. Tutaj jest, na tym slajdzie właśnie widzimy w Rzymie Józefa Mackiewicza oraz Barbarę Toporską. Wtedy też powstaje kolejne ważne dzieło Józefa Mackiewicza, opracowanie zbrodni katyńskiej. Właśnie w biurze drugiego korpusu była taka placówka, która zajmowała się dokumentacją zbrodni katyńskiej. Mackiewiczowi właśnie powierzono przygotowanie jako świadkowi, nie samej zbrodni, ale właściwie ekshumacji, powierzono mu opracowanie takiego dzieła i Mackiewicz napisał taką monumentalną księgę o zbrodni katyńskiej, która została wydana właśnie wtedy po wojnie ze wstępem generała Andersa. Była tłumaczona na kilka języków. I tutaj znowu Mackiewicz wtedy, można powiedzieć, że wybudował sobie mur od tej strony PRL-owskiej tutaj. Autor książki o Katyniu, bogato udokumentowanej, nie miał możliwości powrotu do Polski właśnie rządzonej przez komunistów. Książka ta była tłumaczona na angielski, na niemiecki, miała wiele wydań, również wydań polskich konspiracyjnych. Chyba najbardziej znane dzieło Mackiewicza wśród ludzi, którzy się nie interesują literaturą. Nieliterackie, dokumentalne takie. Są też pewne spory co do autorstwa tego dzieła, ponieważ w tym całym okresie międzywojennym Mackiewiczowi robiono gębę współpracownika niemieckiego i tego właśnie człowieka skazanego na karę śmierci. Dlatego to nazwisko jego nie mogło się tutaj pojawić, ponieważ w środowiskach polskich, tych żołnierskich, potem kombatanckich, była tworzona taka aura niechęci, wrogości wobec Józefa Mackiewicza. Organizowano mu nawet takie procesy
w których odbywały się różne sądy nad Mackiewiczem. W jednych był właśnie uniewinniony, w jednych coś tam dopatrywano się coś niestosownego w tym jego postępowaniu. Powiem tak, że ja przeczytałem właściwie wszystko, co Mackiewicz napisał w czasie wojny. Wydaje mi się, że można spokojnie te rzeczy drukować. One są drukowane zresztą właśnie w publicystyce Mackiewicza i tam nie ma żadnej opcji niemieckiej takiej, natomiast jest jednoznaczna opcja antysowiecka. To dzieło o Katyniu było też, dało też Mackiewiczowi pewną nadzieję na jakiś sukces światowy w zasadzie. W materiałach o Mackiewiczu, którzy znajdują się w Polskim Muzeum w Rapperswilu, znajduje się kopia projektu, takiej umowy o, na temat właśnie sfilmowania zbrodni katyńskiej. Z tym, że znowu sprawa zbrodni katyńskiej była wtedy niewygodna w latach 40. z tego powodu, że cały Zachód współpracował ze Stalinem. Stalin to był wujek Joe, nasz koalicjant, współpracownik. Jak tu można przeciwko takiemu dobremu wujkowi robić taką książkę, która właśnie pokazuje go jako zbrodniarza. Dlatego Mackiewiczowi tego filmu nie zrobiono i wpadał w kolejne, można powiedzieć, tarapaty, kolejne problemy. Pierwsze dziesięciolecie po wojnie Mackiewicza, nie całe dziesięciolecie, ale tak mniej więcej do połowy lat 50. Mackiewicz spędza w Londynie, gdzie żyje w zasadzie w nędzy. Utrzymuje się ze sklepu prowadzonego przez jego żonę, przez Barbarę Toporską. Sklep nazywał się Barbara, jak tutaj widzimy na tym slajdzie. Utrzymywał się ten sklep i rodzina Mackiewiczów utrzymywała się z naprawy reparacji pończoch nylonowych, które były wtedy niesamowicie cenne i jeżeli tam jakiś defekt nastąpił w takiej pończosze, to cerowano ją. Właśnie Barbara się zajmowała tym i Mackiewiczowie właśnie z tego żyli mniej więcej. W połowie lat 50. pojawiła się, Mackiewicz pisał w tym czasie też, ponieważ w połowie lat 50. też pojawiły się kilka książek jego, także to nie były zmarnowane lata, jeżeli chodzi o jego życie literackie, o jego twórczość taką. W połowie lat 50. pojawiła się nadzieja, że Mackiewicz może zostać współpracownikiem rozgłośni polskiej Wolna Europa, która nadawała w Monachium. Stwarzano mu też takie wielkie nadzieje na to, że będzie mógł sobie ustabilizować swoją sytuację finansową. Potem się okazało, że pracę w Monachium dostała tylko jego żona, dostała Barbara Toporska, która pracowała w rozgłośni Wolna Europa. I przez ostatnie 30 lat, o ile dobrze liczę, w zasadzie Barbara Toporska była źródłem utrzymania dla Józefa Mackiewicza, takim stałym, stabilnym w Monachium. W roku 1955 pojawia się pierwsza wielka powieść, moim zdaniem najlepsza, Droga donikąd Józefa Mackiewicza. Książka jest oparta na wspomnieniach, można powiedzieć, doświadczeniach właśnie z okupacji sowieckiej. Na następnych slajdach zobaczycie Państwo okładki kilku kolejnych książek Mackiewicza. Ja tutaj wybierałem takie różne okładki, że tak powiem, kilka to są wydania konspiracyjne. One były takie właśnie bardzo wyraziste i chyba z tego względu warto na nie popatrzeć. Tutaj w centrum mamy na przykład taką okładkę książki właśnie, która pokazuje głowę człowieka z czterema drogowskazami, jakby wzajemnie sprzecznymi w różne strony. Książka jest generalnie takim dość radykalnym osądem ideologii komunistycznej, jednoznacznie radykalnym osądem. Mackiewicz pokazuje właśnie komunizm jako ideologię bezsensowną, ale jednocześnie niszczącą to, co jest w człowieku najważniejsze, to znaczy jego wolność, jego niezależność, prawo do wydawania własnych sądów. Jeżeli byście Państwo mieli przeczytać dowolną książkę Józefa Mackiewicza i pytali się, jaką przeczytać, to ja Państwu zalecam szczególnie właśnie Drogę donikąd. Nie jest za duża, jest dość skondensowana, natomiast jest dość typowa dla sztuki, bym powiedział, literackiej Józefa Mackiewicza. Bardzo ciekawy jest na przykład taki epizod, gdy jest jakieś komunistyczne święto, bodajże to jest 1 maj. Narrator mieszka sobie w swoim domku, domyślnie w Czarnym Borze właśnie pod Wilnem i właśnie wszyscy jego sąsiedzi wywieszają czerwone flagi. Idzie sobie rankiem, właśnie patrzy, ten wywiesił, ten wywiesił, ten wywiesił. Wychodzi na to, że tylko on jeden nie wywiesił, więc aby uniknąć presji społecznej, jedzie do Wilna,
pociągiem, wraca po południu czy gdzieś tak wczesnym wieczorem i atakuje go ktoś w rodzaju sołtysa tej wsi właściwie z pretensjami, dlaczego ty jeden nie wywiesiłeś, dlaczego taki jeden jesteś odmieniec, dlaczego inaczej postępujesz niż wszyscy. Niby taka drobna rzecz, ale pokazuje właśnie taką totalną presję, jako ten ustrój, ta ideologia właśnie wywierała na ludzi. Zmieniała ich myślenie, odbierała im niezależność, wolność. Jest to niewątpliwie najlepsza książka Józefa Mackiewicza. Kontynuacją jej jest późniejsza o kilkanaście lat książka Nie trzeba głośno mówić. Jest to taka panorama II wojny światowej widziana z perspektywy kresowiaka, wilnianina, który jeździ troszeczkę bardziej na wschód, na te tereny oddane przez Sowietów Niemcom. Miejsca wydarzeń są tam bardzo różnorodne. Mamy też Berlin, mamy Warszawę, mamy całą taką panoramę wojny. Występują tam rzeczywiście prawdziwi właśnie bohaterowie, prawdziwe postaci, nie fikcyjne, fikcyjne także. Natomiast całość zmierza do ukazania całego dramatu, tragedii bez wyjścia tej sytuacji właśnie wojennej. We wstępie do tego dzieła drugiego Mackiewicz pisze coś takiego. Zastosowałem metodę wprowadzenia postaci powieściowych w bezpośrednie zetknięcie nie tylko z autentycznymi wypadkami, ale też z autentycznymi ludźmi działającymi w tym czasie. Odbiega to rzecz zrozumiała od formy klasycznej powieści. Nie wydaje mi się jednak, aby konwencja ograniczająca w tym względzie swobodę autorską była słuszna. Jestem zwolennikiem w twórczości literackiej swobody nieograniczonej. Dziś zwłaszcza, gdy próby obalenia krępujących twórczość kategorii prowadzą do licznych eksperymentów, nieraz daleko idących, jak na przykład tworzenie z powieści antypowieści, itp. Surowe przestrzeganie podziału na tzw. fiction i non-fiction wydaje się anachronizmem. Nie chcę przez to powiedzieć, że jestem przeciwnikiem utartych konwencji. Chcę tylko uprzedzić czytelnika, że moja powieść tych konwencji nie przestrzega. Jest to odpowiedź na zarzuty, jakie stawiano Mackiewiczowi, że właściwie w jego utworach nie ma fikcji. Mackiewicz, broni się i pokazuje, że ta fikcja właśnie jest, tylko jest jakby na usługach faktografii, jest na usługach, można powiedzieć, prawdy. Skoro jestem przy tym temacie, to jeszcze kilka wypowiedzi Mackiewicza na temat właśnie jego sztuki pisarskiej. Prawda, czy coś z niej, ale prawda. Fikcja sama mnie nudzi. Tak zwana fikcja osób czy sytuacji służy do uzupełnienia prawdy, jaką autor widzi. Całą prawdę zna tylko Bóg, ale autor odpowiedzialny jest w opisie nie tylko za to, co widzi, ale i za to, co widząc świadomie przemilczy. Tym bardziej, jeżeli czyni to na rozkaz, czy pod innym naciskiem z góry. Niezależnie od władz czy ustroju społeczeństwa, krajobraz w nim wszystko powinno być prawdziwe. Krajobraz, ludzie w nim wszystko powinno być prawdziwe. Mnie szczególnie interesuje człowiek na tle dokumentów historycznych. Umrę w głębokim przekonaniu, że Prusta czytają tylko ludzie przez snobizm. Jestem go pozbawiony, więc Prust mnie bezbrzeżnie nudzi. Od tego jest talent literacki, ażeby w symbiozie z inwencją czytelnika potrafił wykrzesać żywą postać, ale nie na 100 stronach nużącej analizy. Jak Państwo zapewne wiecie, autorem tych słów Tylko prawda jest ciekawa jest właśnie Józef Mackiewicz. Jest taka jego jeszcze bardziej radykalna wypowiedź na temat granicy między fikcją i prawdą. Mackiewicz właśnie mówi coś takiego, że prawda jest ciekawsza niż fikcja. Oczywiście jest to prowokacja, taka literacka, artystyczna. Fikcja w jego utworach niewątpliwie też jest, natomiast jest to rodzaj obrony, można powiedzieć, przed zarzutami, jakie właśnie Mackiewiczowi stawiano, że jest mało literacki, mało fikcyjny. W 1955 roku, też w tym samym roku, co Droga donikąd, pojawia się jego powieść Karierowicz. Bardzo ciekawa powieść, akcja rozgrywa się w dwudziestoleciu międzywojennym. Bohaterem jest człowiek, taki bym powiedział, nijaki, który jest, nie ma własnego zdania, nie zabiera nigdy własnego stanowiska. Dochodzi do pewnej kariery na skutek sprzyjającego zbiegu okoliczności. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o walory psychologiczne, to znowu to by była chyba powieść najciekawsza, najważniejsza w tym aspekcie, ponieważ może być też nudna, natomiast psychologia jest bardzo ciekawie przedstawiona, właśnie psychologia tego głównego bohatera. W 1957 roku wychodzi trzecia powieść Józefa Mackiewicza, Kontra, opowieść o współpracownikach niemieckich, dezerterach z armii sowieckiej albo tych ludziach, którzy się właśnie zgłosili do oddziałów kolaborujących z Niemcami, głównie o kozakach dońskich. Jest to opowieść właściwie o
jednej rodzinie właśnie kozaków dońskich, którzy przeżywają właściwie cały dramat tragedii wojennej. Natomiast taki prawdziwy dramat, prawdziwa tragedia to zaczyna się po zakończeniu wojny. Trafiają do obozu jenieckiego we Włoszech, w północnych Włoszech, obozu kierowanego właśnie przez Anglików. No i dochodzi do umowy między Anglikami i Sowietami, w wyniku której z której wynika to, że obywatele sowieccy dawni muszą wrócić do Związku Sowieckiego. I Mackiewicz pokazuje bezwzględny sposób. Biciem, katowaniem, Anglicy pakują do wagonów właśnie tych kolaborantów niemieckich, mordują też dużą część po to, aby wypełnić ten właśnie swój układ ze Stalinem, aby oni mogli właśnie być przekazani Sowietom w Austrii. Tutaj też Mackiewicz znowu pada w konflikty, tym razem z Zachodem można powiedzieć, z Anglikami szczególnie. Kolejna powieść taka, którą przynajmniej w fragmentach wydaje mi się, że warto by było przeczytać. I jeszcze może kilka słów na temat opowiadań Józefa Mackiewicza. Pierwszy ten zbiór właśnie ukazał się jeszcze w okresie międzywojennym. W latach 60. ukazał się ten zbiór Pod każdym niebem. Natomiast już po śmierci Mackiewicza ukazały się właśnie Ściągaczki z szuflady Pana Boga i Tajemnica żółtej willi. W różnych tych zbiorach znajdują się różne opowiadania, czasami te same. Niektóre są naprawdę takie, bardzo bym powiedział, urocze, świadczące o dużej kulturze literackiej. Jest na przykład takie opowiadanie Fopa, Ciotki Pawci. Takie autobiograficzne co nieco. Pewnie jest to o tej ciotce Wilhelminie, która przyjeżdża co pewien czas do swojej rodziny właśnie z parasolem. Parasol jest taki sam, a ciotka jest coraz starsza za każdym razem. Ciotka wypowiada właśnie takie różne sentencje. Przesłanie tej, jest to takie bardzo urocze opowiadanie, bym powiedział, rodzinne. Przesłanie, które wypowiada ciotka Pawcia do swoich przyjaciół, do rodziny, do dzieci również jest takie, że dlaczego ludzie tak się różnią, dlaczego się nie potrafią szanować, dlaczego nie rozumieją się, mimo tego, że należą do, jakby do różnych narodów, do różnych kultur. Odejście tej ciotki Pawci odbywa się gdzieś tak w okolicy I wojny światowej, albo chyba już po I wojnie światowej to się dzieje. Jest to jednocześnie odejście, koniec pewnej epoki takiej. Zaczyna się epoka totalitaryzmu, w której nie ma miejsca na ideologię ciotki Pawci. Jest miejsce tylko na takie totalne stłamszenie, można powiedzieć, całego społeczeństwa, całego narodu i taką totalną unifikację. Tajemnica żółtej willi, tutaj znowu takie opowiadanie, które nawiązuje do tej wyprawy dziecięcej Mackiewicza do Nicei. Po latach narrator właśnie próbuje jakby wrócić do przeszłości, do tego swojego miejsca, w którym był jako dziecko, właśnie do tej żółtej willi w Nicei. Wcześniej czytałem Państwu fragment, w którym Mackiewicz deklarował, że nie lubi Prusta, natomiast tutaj próbuje jakby wrócić metodą Prusta chyba do przeszłości trochę. Też bardzo ciekawe opowiadanie. Jest kilka takich opowiadań nawiązujących do wojny, na przykład opowiadanie Arkadiusz Fantasta. Żołnierz taki trochę przypominający może Zagłobę, który opowiada niesamowite historie. Też ciekawe nawiązanie do różnych wzorców literackich, może do szekspirowskiego Falstaffa, może do innych postaci jeszcze. Jedno z piękniejszych opowiadań polskich, jak mi się wydaje, współczesnych. Powieść Lewa Wolna to jest niekonwencjonalne ukazanie II wojny 1920 roku. Mackiewicz ma żal, można powiedzieć, do strony polskiej o tak szybkie zakończenie tej wojny, o to, że dużą część Kresów pozostawiono na wschodzie właśnie pod władzą sowiecką, ponieważ mamy już 15 po. Sprawa pułkownika Miasojedowa. To jest powieść, do której ja miałem właśnie takie dwa podejścia. Próbowałem chyba ze 20 lat temu przeczytać, wtedy nie dało rady, jak wydawała mi się taka koszmarnie nudna. Natomiast ostatnio, dwa lata temu mniej więcej, ją przeczytałem naprawdę z prawdziwym zainteresowaniem. Rzecz nawiązuje do prawdziwego bohatera, Sergiusza Miasojedowa, który był oskarżony na początku II wojny światowej przez władze rosyjskie o współpracę z Niemcami. Bardzo szybko w Warszawie zrobiono proces nad tym Miasojedowem. W ciągu kilku godzin nocnych odbył się proces
bez obrońcy. Mackiewicz i Miasojedowa właśnie skazano na karę śmierci. Wyrok wykonano w Cytadeli Warszawskiej, gdzie spoczywa gdzieś tam pułkownik Miasojedow. W zasadzie historycy do dzisiaj spierają się, czy Miasojedow rzeczywiście był współpracownikiem niemieckim, czy nie. Mackiewicz też nie stawia tutaj kropki nad i, natomiast pokazuje takiego człowieka, który nie jest bohaterem, nie ma jakichś wybitnych cech takich osobowościowych, charakterystycznych dla wielkiego bohatera. Jest takim zwykłym człowiekiem, który robi karierę wojskową, przy okazji karierę gospodarczą, bo jest prawie szefem takiego przedsiębiorstwa gospodarczego również. No i na skutek okrutnej wojny, bezwzględności wojennej traci życie. Druga część tej powieści to jest opowieść o Klarze Miasojedow, żonie pułkownika, która właśnie potem trafia na Syberię, tam poznaje polskiego zesłańca, żeni się z nim, wraca do Polski międzywojennej, ten jej właśnie nowy mąż jest urzędnikiem, potem wybucha II wojna światowa. Jest tam taki straszny opis bombardowania Drezna pod koniec II wojny światowej. Właściwie Mackiewicz pokazuje to bombardowanie Drezna jako taką totalną zagładę, apokalipsę. Apokalipsę nad miastem, jednocześnie apokalipsę nad całym tym dawnym światem. To wynikało też z osobistych doświadczeń Mackiewicza, ponieważ on przeżył takie bombardowanie w Wiedniu. I tutaj jakby przenosi te swoje osobiste doświadczenia na opis bombardowania Wiednia. Mackiewicz jest jeszcze też znany jako publicysta. Publicysta i tutaj mam wrażenie, że niestety wykład może trwać półtorej godziny, ale nie więcej na pewno, więc nie mogę już przeciągać za bardzo. Na pewno w ciągu 15 minut zakończymy ten wykład, natomiast na początku lat 70. w prasie, w wiadomościach ukazała się recenzja napisana przez Józefa Mackiewicza, recenzja książki polskiego Żyda, który trafił na emigrację po wojnie, Benjamina Józefa Jenne albo Żenne. Nie jestem pewien, jak się to powinno czytać. Ten autor właśnie napisał książkę pod tytułem Materia Prima, która jest takim rozliczeniem z komunizmem ze strony wyznawcy tego komunizmu, chyba pewnego rodzaju stalinowca, tak można by to nazwać. Mackiewicz napisał potężną recenzję tego dzieła, w której rozlicza się właściwie z całym, z komunizmem też jeszcze kolejny raz, tak można by powiedzieć, ale przy okazji też nawiązuje do współczesności, do lat 60. Jak wiemy dobrze, w 68 roku miały miejsce te bunty na Zachodzie, rebelia cała 68 roku, inspirowana przez środowiska marksistowskie, albo te, które właśnie wtedy chciały się dostać mniej więcej do władzy. I tutaj Mackiewicz w recenzji właśnie tej książki Materia Prima rozprawia się, można powiedzieć, z tymi środowiskami, które stały za rokiem 68. Zrywa łuski z masek takiego zjawiska jak rewizjonizm. Nie bardzo wierzy w to, że rewizjoniści chcą rzeczywiście zmienić komunizm, chcą wprowadzić jakby nowy totalitaryzm. Rozprawia się też Mackiewicz z pewnymi takimi złudzeniami na temat młodości. Pokazuje manipulacje, jakim młodzi są poddawani w każdym ustroju w zasadzie. Tam są nawiązania właśnie i do stalinizmu, i do hitleryzmu. Każdy z tych ustrojów odnosił się, apelował do młodości, do uczuć młodych ludzi, natomiast w gruncie rzeczy zmierzał do tego, żeby tymi ludźmi właśnie manipulować, żeby ich oszukać, żeby ich właśnie wykorzystać do swoich celów. Książka Zwycięstwo prowokacji to jest znowu o metodach osiągania władzy przez komunistów i wpływania na Zachód. Też książka, która właśnie miała wiele wydań, także wydania właśnie konspiracyjne. I jeszcze w latach 70. ukazują się dwie książki, w których Mackiewicz odnosi się do problemów, które wtedy dotyczyły Kościoła katolickiego, zwłaszcza Soboru Watykańskiego II. Można powiedzieć, że książki właśnie W cieniu krzyża i Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy ukazują Kościół jako instytucję, która rezygnuje z wpływu na świat, na cywilizację ludzką całą, natomiast staje się jakby częścią systemu, akceptuje właśnie ten system, rezygnuje z autonomii wobec tego systemu.
takich rzeczy prozaicznych, tam pokazany jest udział właśnie w Soborze Watykańskim II, na przykład agentów wysłanych tam właśnie przez Rosję, ubranych oczywiście w stroje duchownych prawosławnych, czego Mackiewicz też właśnie nie mógł znieść. Ta pierwsza książka to jest, można powiedzieć tak, o czasach do Soboru, druga książka to jest o zmianach w Kościele właśnie po Soborze Watykańskim II. To też był kolejny powód stania się solą w oku jeszcze innych środowisk, te obydwie książki Józefa Mackiewicza. W latach 70. pojawiały się takie bezwzględne recenzje tych książek, w których oskarżano Mackiewicza o odrzucanie właściwie wszystkiego, krytykowanie tego, czego nie powinno się krytykować w żadnej sytuacji w zasadzie. Natomiast w nowszych pracach na temat Mackiewicza trochę inaczej patrzy się na te książki. Jest taki artykuł Siostry Zakonnej, artykuł nazywa się Sentire cum Ecclesia. Opublikowane jest to w wydawnictwie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie jest dowód właśnie przedstawiony na to, że Mackiewicz pisze te książki z pozycji wiernego syna Kościoła, który korzysta z prawa do krytyki. Też można mieć takie wrażenie, że jak patrzymy na również na tą instytucję, na Kościół po tych kilkudziesięciu latach, to ta siostra jest symbolem takiego pewnego przyznania racji, przynajmniej w dużej mierze Józefowi Mackiewiczowi. W publicystyce Mackiewicza są jeszcze bardzo ciekawe polemiki z wieloma pisarzami, między innymi z Witoldem Gombrowiczem. Ja coś na ten temat napiszę, jak mi się wydaje, w materiału jestem naprawdę tyle, można powiedzieć, że zarzuca Mackiewicz Gombrowiczowi skupianie się na formie generalnie. I stawia taką tezę, że za skupianiem się na formie, na stylu jest brak myśli, brak jakiejś idei. Mackiewicz ma liczne, jak mi się wydaje, dość solidne argumenty na temat tego. Ja albo coś napiszę na ten temat, albo chętnie coś powiem na ten temat, ale to już wymaga co najmniej 45 minut, jak mi się wydaje. Ostatnie 30-lecie Mackiewicz spędził w Monachium. Na jednym z tych slajdów właśnie widzimy Mackiewicza ze swoją córką, z Haliną Mackiewicz. Na drugim jest list od jego drugiej córki Idali z Wilna. Ta druga córka właśnie została w Wilnie. Była tam nauczycielką, uczyła chemii. Mieszkała właśnie w tym Czarnym Borze przez chyba całe swoje życie nawet. No i została dość taka ciekawa korespondencja Idali ze swoim ojcem. Mackiewiczowie, ponieważ w latach 70. na pewno Mackiewicz zawarł ślub katolicki, właśnie kościelny z Barbarą Mackiewiczową. W ogóle, żeby tą kwestię religijności Mackiewicza jeszcze domknąć, to powiem, że pojawiają się takie opinie, że on właśnie był prawosławnym. Nawet w Wikipedii, gdybyście Państwo hasło przeczytali, to tam jest ktoś pisze, że chodził na nabożeństwa właśnie prawosławne w Monachium. Chodził na nabożeństwa, ale w obrządku, który reprezentowany był właściwie tylko przez jedną parafię w Niemczech, mianowicie w obrządku, który można by nazwać grekoruskim, albo to byli rzymscy katolicy Rosjanie, którzy właśnie uznawali władzę papieża. Minimalna wspólnota, która miała właśnie swoją cerkiew w Monachium, jest wspomnienie ojca Karla Otta, Niemca, który właśnie był proboszczem tej wspólnoty. On właśnie pisze o tym, że Mackiewicz przychodził w każdą niedzielę na nabożeństwa, lubił właśnie słuchać tych śpiewów rosyjskich, cerkiewnych faktycznie, ale katolickich. I po śmierci Mackiewicza też, a Mackiewicz właśnie zmarł w styczniu 1985 roku, przeżywszy wybuch Solidarności i odnosząc się właśnie do tego wybuchu właśnie z niewielkim entuzjazmem. Po jego śmierci właśnie odbyło się nabożeństwo Panachida wschodnie, w tej cerkwi właśnie, można powiedzieć, katolickiej, ruskiej. Był też jeszcze przed śmiercią Mackiewicz aktywnym uczestnikiem życia literackiego, zwłaszcza przyjaźnił się, ale to też była taka przyjaźń
niejednoznacznie entuzjastyczna z Mieczysławem Grydewskim, redaktorem Wiadomości. Publikował tam sporo, był w jury redakcji właśnie Wiadomości. Tutaj mamy jedno ze spotkań właśnie tego jury. Mackiewicz jest tutaj trzeci od lewej, w okularach z kieliszkiem. W centrum jest Maria Danilewicz-Zielińska. Ten taki grubszy pan, który wykonuje jakiś gest w stronę Marii Danilewicz-Zielińskiej, to jest Marian Hemar. Drugi od lewej jest Stanisław Baliński. Jeszcze pierwszy albo drugi od... Przepraszam, Mackiewicz jest trzeci od lewej. Mackiewicz jest trzeci od lewej. Drugi od lewej jest Stanisław Baliński. Pierwszy albo... Na tym zakończę. Tego jestem pewien. Dobrze. Wszyscy, którzy właściwie wspominają Mackiewicza z lat 60., 70., 80., mówią, że małżeństwo żyło w zasadzie w nędzy. Jest taka wypowiedź Mackiewicza z Czesława Miłosza, dobrze znającego Mackiewicza jeszcze z okresu międzywojennego i potem utrzymującego z nim kontakt. Jest taka wypowiedź właśnie Miłosza, który mówi o tym, że to właściwie to tylko nędzą można nazwać to, co przeżywali właśnie wtedy Mackiewiczowie. Utrzymywali się z nędznych honorariów albo z jakichś takich nagród, które otrzymywał Mackiewicz, chociaż był też Mackiewicz takim człowiekiem bardzo honorowym i takich bezpośrednich zasiłków nie chciał otrzymywać od prywatnych osób, dlatego często tak robiono, że jakąś nagrodę jakby organizowano dla Mackiewicza i wtedy nagrodę mógł z poczuciem honoru Józef Mackiewicz właśnie przyjąć. Dobrze. Sporo materiałów po Mackiewiczu znajduje się też w muzeum, w Bibliotece Uniwersytetu Toruńskiego i tam jest taka osobna teczka właśnie z materiałami na temat Józefa Mackiewicza. Tutaj akurat mamy nekrolog o śmierci, zawiadamiający o śmierci polskiego pisarza z wielonarodowej ojczyzny, której już nie ma. Można powiedzieć, że całą jakby osobność Mackiewicza podkreślono właśnie w tym nekrologu. Pochowany został Józef Mackiewicz w Londynie na cmentarzu przy kościele świętego Andrzeja Boboli. Tutaj reprodukcja zdjęcia nie jest może zbyt atrakcyjna, ale Mackiewicz jest pochowany właśnie w takim kolumbarium. Na tej płycie informującej o pochowanej tej osobie znajduje się informacja też, że prochy mogą być przeniesione tylko do Wilna. Obok jest pochowana Barbara Toporska i na tablicy z jej imieniem i nazwiskiem jest informacja taka, że jej prochy mogą być przeniesione tylko razem z prochami męża. To też jest taki symbol, można powiedzieć, tego małżeństwa, które było małżeństwem, można powiedzieć, szczęśliwym i wzajemnie sobie pomagającym, zwłaszcza Barbara pomagała Józefowi wtedy, gdy on właśnie pod koniec swoich lat już był schorowany. Po śmierci Mackiewicza, oprócz tych starych utworów, wydawano różnego rodzaju zbiory publicystyki. Jest taki bardzo ciekawy zbiór Droga Pani. To nie jest korespondencja Barbary Toporskiej i Mackiewicza, tylko to są ich rzeczy publicystyczne wysyłane najczęściej do różnego rodzaju czasopism. Jest takie dziełko, które nazywa się Fakty, Przyroda i Ludzie. Pierwsze wydanie to było Fakty i Przyroda, potem się pojawili właśnie Ludzie. Zbiór publicystyki też bardzo ciekawy Józefa Mackiewicza. Wydawane są też tomy w ramach takiej serii, tej czarnej, wydawane właśnie przez wydawnictwo Kontra. To są zbiory publicystyki właśnie tak mniej więcej chronologicznie ułożone od okresu dwudziestolecia międzywojennego do współczesności. Bulbin z Jednosielca i Nudis Verbis to jest na pewno okres międzywojenny, natomiast ostatni zbiór z lat 70. i 80. to jest ten właśnie Wielkie Tabu i Drobne Fałszerstwa. Każdy z tych tomów ma tak po 500 stron mniej więcej druku albo i więcej i materiał jest niesamowity. W tej czarnej serii w ogóle wyszło ponad 30 tomów różnych rzeczy Józefa Mackiewicza, z tym, że to jest jakby częściowe rozpoznanie jego twórczości, tylko ponieważ on publikował też w pismach emigracyjnych
w zasadzie chyba nikt nie panuje tak do końca nad tym. To Mackiewicz do końca pisał i nie jest to takie jasne i oczywiste. Pojawiają się też prace o Mackiewiczu różne. Marii Zadęckiej, jej pierwszą rzeczą o Mackiewiczu to była praca magisterska. To jest pani literaturoznawca, która pracuje obecnie na Uniwersytecie w Uppsali. Jest taki najwcześniejszy zbiór opracowań do Mackiewicza, też nad twórczością Józefa Mackiewicza. W ramach czasopisma Archiwum Emigracji, wydawanego właśnie na Uniwersytecie Toruńskim, jest osobny zeszyt, taki, osobna księga o Mackiewiczu, zmagania z historią, to są materiały z konferencji w Rapperswilu w Szwajcarii. Jest kilku autorów, którzy piszą w zasadzie w dużej części o Mackiewiczu. Włodzimierz Bolecki, pierwsze wydanie jego Ptasznika z Wilna, monografii o Mackiewiczu, ukazało się jeszcze pod pseudonimem Jerzy Malewski. Ta książka tak się rozrastała. Ostatnie wydanie jest prawdziwie monumentalne, ma chyba pod 1000 stron mniej więcej gdzieś. O Mackiewiczu też sporo pisze Adam Fitas, literaturoznawca z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gdybyście Państwo mieli ochotę rozszerzyć sobie swoją tą wiedzę o Mackiewiczu, to taka bardziej biograficzna rzecz Grzegorza Eberharda, pisarz dla dorosłych, opowieść o Józefie Mackiewiczu. Też duża rzecz, ale warto przeczytać. Tak mniej więcej poznajemy tam i biografię, i twórczość Józefa Mackiewicza. Jest takie opracowanie Józef Mackiewicz i krytycy, jak był odbierany. Można powiedzieć, że entuzjastyczne opinie o Mackiewiczu, między innymi Miłosza, wielu innych właśnie literaturoznawców również. Książka Zbigniewa Siemaszki, Józef Mackiewicz, listy opracowania, wspomnienia. Grzegorz Łukomski, Józef Mackiewicz, intelektualista u źródeł antykomunizmu ideowego. Mackiewicz jest często traktowany przede wszystkim jako pisarz antykomunista, taką etykietkę mu się przykleja, natomiast moim zdaniem to jest ograniczenie jakieś takie tego pisarza, bo w nim jest wiele różnych innych problemów. Mackiewicz jest też na nowo odbierany, reaktywowany na Wileńszczyźnie. Jego dom właśnie w Starym Borze, w Czarnym Borze pod Wilnem kilka lat temu wyglądał tak, natomiast dzisiaj wygląda tak. Ma tam powstać jakiś, powstaje ośrodek właśnie, który będzie upamiętniał Józefa Mackiewicza, taki dom pracy twórczej. W Czarnym Borze też umieszczono taki kamień upamiętniający tam właśnie pobyt Józefa Mackiewicza. Ten dom rodzinny Mackiewicza, pierwszy wileński na Roście, który Państwo widzieliście 1,5 godziny temu w wersji takiej odrapanej, też doczekał się remontu pewnego i na tym domu też umieszczona jest taka tablica, która informuje o tym, że mieszkali tam jako dzieci. Powinno być jeszcze dodane Józef Mackiewicz i Stanisław Mackiewicz. Jest pewien problem z wydawaniem dzieł Mackiewicza. Tutaj nie będę wchodził, że tak powiem, w sprawy prawne i nie chcę tutaj trafić przed sąd ewentualnie, natomiast powiem Państwu tak, że w zasadzie żadnej książki Mackiewicza w księgarni nie można kupić takiej stacjonarnej obecnie. To jest zrzut ze strony internetowej jednej z księgarni najważniejszej, albo prawie najważniejszej w Polsce, gdzie jak piszemy sobie właśnie Józef Mackiewicz, to się nam pojawi bogata lista jego publikacji z taką adnotacją produkt niedostępny. W zasadzie jedynym źródłem dostępu do twórczości Mackiewicza obecnie to są portale aukcyjne, gdzie książki Mackiewicza osiągają dość duże ceny. No ale to jest w tej chwili, to jest zupełnie inne zagadnienie jeszcze. Powiem Państwu tak, że są też dwa dobre filmy o Mackiewiczu. Jeden jest w takiej serii Rata do biografii, krótki, 25 minut chyba, koniecznie warto zobaczyć. Drugi nazywa się Jedynie prawda jest ciekawa, trzyczęściowy, trzy części po 45 minut, tak troszeczkę większa porcja wiedzy o Mackiewiczu. W tym pierwszym filmie prawnik reprezentujący interesy właścicielki praw autorskich do Józefa Mackiewicza, tutaj próbuję wyważyć każde słowo, ten prawnik właśnie tłumacząc się z tego, dlaczego Mackiewicza nie tłumaczy się na języki obce, mówi coś takiego. To mniej więcej mówię dosłownie to, co tam ten właśnie jurysta wypowiada. Jeżeli ktoś we Francji, w Anglii, w Niemczech jest miłośnikiem twórczości Józefa Mackiewicza,
to może nauczyć się naszego pięknego języka polskiego i czytać sobie Mackiewicza w oryginale. Gdybym Państwu zaproponował taką opcję, że jeżeli ktoś z Państwa jest miłośnikiem twórczości Homera, trzeba być na początku miłośnikiem twórczości Homera, to może się nauczyć tego pięknego języka greckiego i czytać sobie Homera w oryginale. Taka to jest rada mniej więcej, jaką można uzyskać na temat przekładów Józefa Mackiewicza. Zakończę mój wykład, przekroczymy chyba wszystkie normy już tutaj czasowe, trzema cytatami. Cytat z Mackiewicza. Gdy w wiadomościach pojawiła się pierwsza zbiórka na moją osobę, pewien ołysiały w służebności funkcjonariusz wyraził duże zaniepokojenie. Ależ Mackiewicz będzie miał możliwość pisać to, co chce, tam chyba powinno być. Straszna rzecz będzie. Że będzie miał możliwość pisać to, co chce. Powiem tak, że ja jestem zafascynowany Mackiewiczem od pewnego czasu, z tego względu, że też wydaje mi się, że to jest taki intelektualista właśnie w starym stylu, który nikomu się nie kłaniał, że tak powiem, miał swoje zdanie zawsze i chyba z tego względu warto go czasami czytać i są takie rzeczy, które są rzeczywiście uniwersalne, jakby ponadczasowe.